wypiekana ciabata, sezonowana wołowina. To jedna z wielu propozycji podczas Jeleniogórskiego Festiwalu Smaków Świata. Mieszkańcy naszego miasta mieli w czym wybierać. Ja osobiście jadłem pitę z tamtego food trucka i była przepyszna. Przyszłam tutaj na udon, to jest takie japoński makaron i bardzo mi smakował, troszkę pikantne. Lubimy tą formę posiłków. Dzisiaj to sobie spróbowaliśmy hot dogów tarczyńskiego, bardzo dobre, poleca. Dużą popularnością cieszyły się także burgery, a w szczególności Gonzales. Ze względu na to, że przede wszystkim pięknie wygląda z tymi nachosami, ma pyszne sosy. Ravioli i gnocchi również były rozchwytywane. Gnocchi nadziewane, buraczane mozzarellą i orzechami włoskimi, gnocchi z pomidorami i mascarpone, także takie dosyć ciekawe, a jednym z ciekawszych produktów są gnocchi nadziewane kozim serem i czarną truflą. Street food to klimat, ludzie, jedzenie. Jesteśmy w różnych miejscach, co tydzień mamy inne eventy i chcielibyśmy pokazać te kiełbaski w całej Polsce. Zarówno ci, którzy lubią pikantne potrawy, jak i słodkości, mieli w czym wybierać. Jeśli chodzi o tę drugą opcję, serwowane były między innymi lody tajskie. Przygotowane są na bazie bez dodatku cukru, w związku z tym to klient sam sobie wybiera, jakie składniki sobie życzy, ile słodkości, ile owoców. Popularnością cieszyły się także złote paluchy churros. Jest to hiszpańska przekąska z ciasta parzonego, którą smażymy na głębokim oleju, co powoduje, że w środku są miękkie, a na zewnątrz są chrupiące. Wszystkie nasze food trucki to jest naprawdę pierwsza liga. Łącznie mają 320 tysięcy polubień na Facebooku. Czyli to jest naprawdę sam top polskiego street foodu. A więcej na temat Jeleniogórskiego Festiwalu Smaków Świata powiemy w naszym reportażu, który jest w trakcie realizacji.